Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Będę miał buraka ogromnego. Będę miał buraki bardzo duże, duże i takiej średniej wielkości, tylko że te buraki rosną obok siebie. Dlaczego tak się dzieje? Posłuchajcie. Buraki preferują taką piaszczysto-gliniastą, próchniczą glebę o pH 6,5 do 7. Oczywiście urosną na wielu zwykłych glebach, ale ja chcąc dla nich jak najlepiej, moją ciężką glebę zmieszałem z torfem. Przyniosło to bardzo dobre rezultaty. No ja mam glebę pod spodem taką ciężką, potem mam glinę. Jeszcze właśnie niżej. Nastąpiło rozluźnienie gleby na wierzchu. No, pod spodem jest wiecie, troszeczkę jeszcze takiej ciężkiej glina. Wilgoć dosyć dobrze trzyma się na poletku, dzięki czemu nie podlewam aż tak często moich buraków. Burak potrzebuje podlewania szczególnie na początku uprawy, no i szczególnie podczas suszy. Podlewam buraki raz na kilka dni, gdy jest właśnie tak bardzo ciepło. Ale dobra, macie tutaj różnej wielkości buraki. Istotnym czynnikiem jest odmiana. To naprawdę jest bardzo ważne. Cylindryczna odmiana przeze mnie polecana to odmiana Opolski. One tutaj właśnie je, widać takie duże. Buraki duże, wydłużone. Dobra odmiana to też czerwona kula 2, jak również okrągły ciemnoczerwony. To są buraki okrągłe. Te okrągłe mi rosną mniejsze, ale ja mam również też okrągłe, takie bardzo duże, co widać na tym filmie. No i dlaczego tak się dzieje? To wszystko może być kwestią przypadku, czasami tak jest. Że to się tak zdarza, że wiecie, że nagle jakiś burak rośnie większy, one rosną obok siebie i jakiś wyrośnie większy, ale to kwestia w przypadku nie jest. Moje buraki pielęgnowałem odpowiednio, tak jak mówiłem na którymś z poprzednich filmów. Miałem taki filmik, co zrobić, jak chce się mieć duże buraki. Na tym poletku były no, niestety chwasty i weszły pędy ogórków, co niestety niektóre buraki zagłuszyło dosyć skutecznie, przez co urosły mniejsze. Tak miałem z niektórymi sztukami, a te duże okrągłe buraki to kwestia między innymi nasion. Jeśli już wam urósł taki burak duży, no to po pozbieraniu nasion z niego, właśnie z niego, jest większa szansa, że znowu będzie taki bardzo duży, lub też po prostu i tak będzie do, dosyć sporych rozmiarów. I ja tutaj miałem nasiona z, te, z takich w miarę większych buraków. Miałem te podstawowe, czyli Opolski czerwona kula, ale też miałem nasiona właśnie takich dużych. No i jeden burak jest bardzo duży, kilka jest dużych. W trakcie uprawy moje buraki były niestety chore, coś tam szkodnik zaatakował, nawet mrówki się. Pojawiły co jest niewątpliwie niekorzystne. Ponadto kilka buraków poszło w kwiat. No, pogoda była też taka kiepska, wiecie, bardzo duże różnice temp temperatur, chłodne noce, co niekorzystnie działało, między innymi na buraki. No ale coś już się zebrało, choćby przy przerzedzaniu grządki, no już były takie w, na początku małe, a później w miarę spore buraki. Był gęstszy siew, później właśnie poletko było przerzedzone nawet na którymś z filmików zbierałem takiego już dużego opol opolskiego. No i tak, buraki mają stanowisko w pełnym słońcu, to jest ważne. Buraków nie podlewamy lodowatą wodą. Przy nawożeniu nie przesadzamy z azotem, ważny jest między innymi potas i fosfor. No i to by było na tyle. No chciałem Wam krótko opowiedzieć o tych burakach, pokazać Wam jak to mniej więcej wygląda, czemu są właśnie jedne mniejsze, drugie większe. Dziękuję Wam za uwagę. Standardowo przypominam o mojej książce, info uprawa jak uprawiać warzywa. Są obniżki do końca Września zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.